24 rajd Elmot był trzecią eliminacją Mistrzostw Polski. Po wygraniu dwóch poprzednich kandydatami do zwycięstwa w rajdzie była załoga Krzysztof Hołowczyc, Maciej Wisławski. Traktujemy ten rajd jako przygotowanie do rajdu Polski. Duża część tras pokrywa się i w zasadzie no, głównie po to tu przyjechaliśmy. Nie ukrywam, że jesteśmy nie najlepiej przygotowani. Przyjechaliśmy z Bułgarii, przylecieliśmy samolotem we wtorek, środa, czwartek na trening. Jest to jak dla mnie trochę za mało, ale myślę, że no, będziemy przede wszystkim jechali na czas, będziemy się starali walczyć z naszymi rywalami, głównie z Robertem Herbą i z Robertem Gryczyńskim, ale myślę, że i renówki pokażą, co potrafią. Już po pierwszych odcinkach specjalnych wiadomo było, że faworyci są w bardzo dobrej formie. Organizatorzy nieco zmienili trasę, ale tylko zyskała ona na atrakcyjności. Oto fragmenty walki na nowym odcinku specjalnym koło Jedliny Zdroju. Z numerem pierwszym Krzysztof Hołowczyc, Maciej Wisławski, Toyota Celica 4WD. Z numerem drugim Robert Gryczyński, Tadeusz Burkacki, ten sam samochód. I z numerem trzecim Robert Herba, Artur Skorupa, Toyota Celica 4WD. Robert Herba zamierzał powalczyć na tym rajdzie o punkty potrzebne w końcowej klasyfikacji, ale bardzo dobrze jechali z numerem czwartym Waldemar Doskocz, Aleksander Dragon na Renault Clio Maxi, z numerem szóstym Wiesław Stec, Maciej Maciejewski, Mitsubishi Lancer. Oni walczą o zwycięstwo w klasie N, a to z numerem dziewiątym Bogdan Hering, Janusz Bronikowski, nowy pilot Renault Clio Maxi. Oni spisywali się bardzo dobrze z numerem piątym Piotr Świeboda, Andrzej Górski, Mitsubishi Lancer, również walczący o zwycięstwo w klasie N. To szykany na odcinku specjalnym numer 4 Witoszów Dolny, Dzieśmorowice. Tutaj można było podziwiać kunszt i technikę jazdy najlepszych kierowców. Z numerem drugim jedzie Robert Gryczyński, Tadeusz Burkacki. Z trójką Robert Herba, który ma już kłopoty, a to z dziewiątką, będący w tym momencie na trzecim miejscu w klasyfikacji, Bogdan Hering, Janusz Bronikowski. Z czwórką tuż za nim Waldemar Doskocz, Aleksander Dragon na Renault Clio Maxi. Wiesław Stec, Maciej Maciejewski. I z numerem siódmym późniejsi pechowcy Leszek Kuza i Jakub Mroczkowski na Mitsubishi Lancer. Bardzo dobrze jechały również inne załogi, jak choćby ta oglądana z numerem 10 Janusz Kulik, Jarosław Baran na samochodzie Opel Astra GSE. Wśród Fiatów Cinquecento bardzo dobrze jechała załoga Mariusz Ficon, Jacek Siciński oraz Marek Szczypkowski, Adam Balawajder. Słabiej niż można było się spodziewać spisał się Jacek Sikora. A oto zwycięska załoga Krzysztof Hołowczyc, Maciej Wisławski.